Witajcie! Dzisiaj przegwintowałem tu, co było urwane, ale wczoraj jeszcze udało mi się tą wykręcić. Ale ta nie chciała pójść za nic na świecie. No i trzeba było niestety to przegwintować. Jakoś to udało się. Także zaraz będzie montaż kolektora ssącego. O, tutaj on właśnie leży. Jeszcze muszę go tylko oczyścić tutaj, bo tam już blok oczyszczony. Jeszcze tu sprawdzę, ale to chyba jest dobrze. Wezmę szpachelkę. Gdzie ta szpachelka? Przed chwilą tu leżała. O, jest. No i tutaj te powierzchnie. A, to jest czyste takie to. A, tu kawałek, tu jest uszczelka. O, ponieważ tam mi się podarły dwie uszczelki, albo nawet trzy. To całość zamontuję na silikon, bo nie będę jechał po uszczelki takie, no bo to kurczę blade bez sensu przecież. No tutaj to dobrze tylko oskrobać, dobrze oczyścić. No i zaraz będzie montaż. O, tu jeszcze resztki jakieś. No bo to co słyszeliście kiedyś, jak odpalanie było takie, co biegaliśmy po wsi, znaczy ja biegałem z kamerą. No to było właśnie to, że on tak syczał. To była ta sprawa właśnie tutaj tych urwanych dwóch śrub i wtedy tak c, 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 takie powietrze leciało. No i mówię, no jak już robię wszystko, no to po kolei robię, także tu już też przegwintowane, wykręcone, co urwane i ten. I zaraz będziemy jechali z koksem. No i co, zaraz przykręcimy, jadę po kolei, on zaraz mi tutaj powie co i jak ma być, bo ja nie spojrzałem jak przy rozkręcaniu tych piast. Nie wiem, w którą stronę one mają być, a one są pod kątem, więc żeby nie było afery, trzeba to zrobić porządnie. No i tak to zrobię. No i co? Po założeniu piast, po założeniu tego przodu, montuję filtr powietrza i właściwie nawet można odpalić 60 i przejechać nią tam kawałek. Aha, tu jeszcze słuchajcie, te stare skrzynki, ponieważ tu patrzyłem, po prostu tu jest blacha zdrowa, tylko te spody są po prostu poniszczone i tu powyginane. A tamtego, jak ja, słuchajcie, kupiłem tamte skrzynki, to jest jedna wielka katastrofa. Z papieru one są, więc nie będę ich montował. To samo te celowniki, co tutaj są pod spodem. Ja to już wolę wygiąć i mieć to porządne, które mi posłuży naprawdę długo, niż tamto, co za 5 minut będzie zeżarte wszystko, bo naprawdę różnica w wykonaniu to jest po prostu. W materiale zresztą to już jest jedna rzecz, a w wykonaniu to druga. Pamiętacie, jak przy tamtej żółtej 60 montowałem tutaj te wsporniki do błotników, to wszystko dorabianie i już po prostu mi się odechciało tej roboty. Już wolę, jak mam robić, to wolę przy tej blachę. Mam, słuchajcie, tutaj są tylko te doły zażarte w jednej i w drugiej, w jednej mniej, w drugiej więcej, obojętne, ale to po prostu wytnę zaraz. Spawam tutaj nowe blachy od spodu, jedna, druga, poklepię młotkiem i będzie trzymać jeszcze 100 lat, będzie jeździć. Nie wiem, tak to zrobiłem, doszedłem do wniosku, bo widzieliście, miałem tutaj te skrzynki nowe, ale po prostu nie chcę ich. To tyle i zaraz przykręcam kolektor. No i moi drodzy, tak. Koła siedzą. Filter jest. Przodek, słuchajcie, kupiłem dobre około 10 lat temu. Tam macie na moich filmach taką żółtą 40 przerobioną na 60. To właśnie do niej kupiłem, ale nie dało się tego zamontować. No i go gdzieś w kąt rzuciłem i teraz mi się przypomniało, że mam ten nowy przodek. Więc założony nowy. Kolektor wydechowy założony, przykręcony. Co? Woda ta przeszkadza, ona jej tu nie powinno być, bo ona była do chłodzenia śruby. Wystarczy teraz odpalić 60, tam podjechać i będziemy się szykować do zmiany tutaj, do zdejmowania zwolnic, nie? I trzeba by teraz odpalić tylko maszynerię. I właściwie nie widzę przeciwwskazań, żeby podjechać. No. Ja już się komentarza nie naładował. Zaraz naładuję. Znaczy odpalę, mam ten starter, odpali się na starterze. No to, no to zaraz będziemy działać. No, to Może ten słuchajcie. sprzęt nie chodzi. Jeszcze tutaj ten drążek byśmy zapomnieli, więc byśmy sobie pokręcili kierownicą. No ale nic, drążek zamocowany. Tu wszystko jest, jak widzę. Zaraz przystąpimy do odpalenia maszyny. Andrzej odpowietrzył już pompkę. Alternator, akumulator się ładuje. Poduszka, bo tam mokro, to też. Wyjeżdżamy. Tutaj koło betoniary. Ale
Może nie koło betoniary. No nie wiem, gdzie to jest. Nie, wyjedziemy to tutaj, go postawimy przed szopką. Bo jak będę zabierał betoniarkę, to nie dojdzie. To wtedy nie dojdę, a tak to wtedy ten. Dobra, tu go postawimy. Tą półoś to przestawię we w tę stronę. O! I tu już będzie wtedy idealnie miejsce. Cyk, tyłem podjadę, dokładnie, jakbym chciał wjechać do szopki. I będzie dobrze. To masz pan, odpalaj. Gdzie jest ten kluczyk? Ja se siądę. A biegu nie jest, nie robię. No to, no toż właśnie po to ja tu włażę. Czekaj. Na luzie. Poczekaj jeszcze chwilę. O kurde, ale sprzęgło twarde. Oj, sprzęgło trzeba zrobić, panie. Znaczy ten, tą przedłużkę. Ciężko idzie. Bardzo ciężko, no. Te oczy nie mówię. No. Czekaj. No. No to powietrzony jest. No wiem. Pierwsze odpalanie, słuchajcie, po całym remoncie. Jeszcze nie. No dobra, niech się ten poładuje spokojnie. Popompuj tam jeszcze. Popompujmy. Popompujmy. Ale ten. Aha, bo tu jeszcze tą deskę trzeba zjąć. Kurde, bez tych stopni to się tu kijowo. Nogi połamać. No. No pusty jest. O, jeszcze tutaj deska, widzicie? Dawno się powinien odezwać. No. A ciężko chodzi pompka? Ty, posłuchaj. No, przelewa się już. Ma tu zabrzęczeć w nim. O. Dałbyśmy dwunastkę. Dwunastkę? No idzie ładnie. Okej. Okay. No jeszcze jedno co zostanie, słuchajcie, no to sprężarką się zająć. Ale to jest temat na końcu, powiem, bo to proste. To już jest wszystko na wierzchu, będzie lepiej bez maski, ale może akurat jak maska będzie, to już jest obojętne. Nie, nie, nie. Bez maski będzie lepiej? Będzie lepiej. No to bez maski. No wygodniej będziesz miał dojść. No. A tu masz machę masz dotąd. No też ja tą głowiczkę ciągniesz. A maski będziemy, proszę ja was, robili z tych dwóch jedną. Zobaczymy. Na razie, żeby było, a jak się trafi jakaś maska taka fajniejsza, lepsza, no to wtedy będę zmieniał. A na razie zostaje coś tam, zobaczymy, czy czerwoną, czy żółtą, to jeszcze się okaże. Popatrzę na nią, może tam ten przodek z tej żółtej zmienię tutaj na ten, na tą z tej czerwonej wytnę, bo tu widzicie jest takie dziadostwo. No i to trzeba po prostu wywalić. No a jeszcze ciekawostka, słuchajcie, co to za roślina? Piszcie w komentarzach. Rośnie się to wszędzie, chwaści. A ja jestem ciekawy, co to jest. Zaraz będziemy w każdym razie odpalali. Ten jeszcze, może go damy na turbo ładowanie. A jest na turbo. No to zaraz powinno być. Czekaj, jeszcze wsiądę zanim tego. Z tych naprawdę to jest kiszka, panie. No dobra. Jeszcze raz. Zapowietrzony jest. No, dawaj, zaraz będzie chodził. Może za duży klucz jest.
A czemu tak się obraca? Nie masz tego przewodu tutaj do Bendixa. No. No prawie chodził. No prawie chodził. Co by to się obraca? Żeby było nie do góry kołami. O. Co widział, kurde, jak ładnie traktorek jest tu namalowany. No muszę tu Ursusa przykleić, powiem wam szczerze. Ale już prawie, nie? Tu masz trzynastkę, jak chcesz, pod pudełkiem żółtym. O, patrz, jeszcze ta. No, szpachelka. O, teraz rzeczy. No. Dawaj jeszcze raz. No i chodzi. No. No i chodzi bardzo ładnie. O, pierwsza przejażdżka, słuchajcie, teraz będzie. O kurde! Będzie czy nie będzie tej przejażdżki? Jak nie będzie? No nie wchodzi bieg. Oś ty kurde. To do tyłu. No bo to lata. No. No. O ty kurde, ale sprzęgło to trzeba zrobić, panie. Aha, bo myśmy mieli jeszcze te zrobić. Puszcza. No patrzcie, jak ładnie chodzi. Wbiłem wsteczny. Tak ładnie chodzi. Siedemnastkę? Całe portki mam mokre. Siadłem na tą gąbkę mokrą i zakleściłem biegi, słuchajcie. Widzicie, trzeba mieć znajomości. Gdzie to jest ta 17? Tutaj gdzieś była. Ale wstyd na cały świat teraz będzie. Marek wsiadł na ciągnik i zakleszczył od pierwszego razu skrzynię biegów. Bo ja zapomniałem, żebyśmy nie dokręcili tych zamków tam, co są na dole i mielibyśmy to regulować.
jedź pan. I patrzcie. Jedzie czy nie jedzie? No jedzie. Patrzcie, i 60 sama jedzie. Panie, ona hamulczy nie ma. Dobra, ja idę po tego. Klina pod koło trzeba, żeby podrzucić. O! O, wałek chodzi od razu, widać. Zakleściłem biegi. Jedynkę wstecznym. No, sprzęgło jest za mocne, za twarde. On nie chce współpracować, nie? Przyjedzie Robert, będzie musiał to podkręcić, to sprzęgło. A puść sprzęgło lekko i wbijaj bieg. Te nowe zamki tam trzeba też poregulować, bo kręcone na maksa były i nie szło tego biegu wbić może. O, jest. No i jadziem. No. Działa. Zielone wodziki. Wodziki, no. No bo będę zaraz się wszystkiego dowiem, o co tu chodzi, ale patrzcie, kółka nie strzelają. No. Jest. 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 Wstecznie. To dawaj, podjedź pan tak równo. Ale równo mówiłem. Jeszcze raz. A tu bardziej. A jak kierownica chodzi? Ciężko? Nie ma tragedii? Bo nowe są te, słuchajcie, tu wszystko w przodu, cały przód jest nowy, można powiedzieć. Dobra, dawaj wstecznie. I ten. I dlatego się pytam, bo chciałem się dowiedzieć wszystko. Piasty, łożyska, wszystko nowe. Skrzynia nowa, kurczę, podnośnik nowy. A patrz, żebyś do szopy nie wjechał. Jeszcze raz, dawaj teraz. No. Cholera, niepotrzebnie trochę myślę, bo... Ale to jest tylko kolektor ssący to. Trzeba ci to. No jest lekki taki ten. No. Nie ma. Dawaj. No. Dawaj, żebyś dobrze dojechał. O. Dobre, dobre. Dobra, będzie Andrzej. Nie, bo przecież nie wyjdziemy zwolnić, dawaj do przodu trochę. Tam poleci. Dawaj jeszcze trochę. Już jest ten. O, dobre. Ale czekaj. A zdejmiemy tę oponę teraz. Koło. No dobra. Nie, pojedynczo, tylko chodziło o to, że nie jest zablokowane. No i pięknie, no. I działa, proszę was, o tu krani, widzicie, nowy szczelny jest, nie ciecze. Tu przykręcone, wszystko działa. Jeszcze sprzęgło trzeba zrobić, bo chodzi pieruńsko ciężko. Dobra.
Zejdź i chodź coś posłuchamy. No ja wiem, zejdź. No ja też tak samo, kurde, bo to... Dałem poduszkę, ale to i tak... Gąbka za mokra. Nie, nie, tylko słucham go, wiesz? Nie masz tu zimplania, nie słuchaj. Ale nie, na wolnych obrotach. Wałek łazi. No wałek się kończyły. A no właśnie. A na co? No na ciśnienie ramiona, na dół. No, no, już wystarczy. Nie! Jeszcze? No, to dobrze, bo musiałem, żeby pompę tak samo rozmuszać. A sam dół, żeby wejść. No i trzymaj teraz. No. No idzie, gdzie utrzymaj, kurde, blady, nie utrzymam. Za Chiny. No tak samo, portki mokre. Nad tym nie musimy pracować, już tymi dotykami. No, to czekaj, trzeba to wkręcić trochę, żeby woda się nie lała. No, wkręć, o. No ja bym śrubokręta. Proszę bardzo. Wiesz, jak to się rozkręci? Nie mam pojęcia. A to przy okazji. Teraz to na wizji nie będziemy o tym gadać, bo to wiesz. Nie, nie, nie. O. Tajemnica zawodowa. Nie, a żebyś wiedział. A żebyś wiedział, a co? Dobra, to tyle. My się zabieramy, słuchajcie, za następną robotę, czyli ściąganie zwolnic będzie i robota z hamulcami. Tyle na dzisiaj, w dzisiejszym filmie. Widzicie, jak chodzi. Mam nadzieję, że cieszycie się chociaż w połowie tak jak ja. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!